Dzień dobry, witam Was na kolejnym odcinku YouTube Fabryka Rowerów, tym razem z stoiska Oakleya, Oakley Store Rowerowy. Już kilka razy byliśmy na nim, także prezentowaliśmy Was. Kto nas nie odwiedził, to powiem, że tutaj znajduje się kolekcja głównie okularów rowerowych. Wspominaliśmy Wam na poprzednich filmach, że doszły do nas dostawy rowerów i innych marek już z kolekcji 2025 i tak samo jest z Oakleyem. Oakley co nowego przygotował na ten sezon, jeżeli chodzi o najbardziej popularne modele, czyli Jaw Broker, praktycznie nie ma więcej jakichś tam udogodnień, nic się nie zmieniło, tylko są ewentualnie nowe kolory. Sutro najbardziej popularne, one występują w wersji Sutro S, czyli na mniejsze głowy, czy też dla kobiet lub Sutro. Tutaj mamy dużo ciekawych kolorów, bardzo ładne wstawki. To może, Życiu, porobisz później przebitki, takie zielone kolory, moro, sutro normalne, też takie jaskrawe kolory, zieleń i bardzo ładny model, który nie do końca, nie tylko jest na rower, ale w wersji tytanowej, taki casualowy do chodzenia, jest wersja złota, brązowa, tytanowa i wersja srebrna, ale one też się nadają na rower, czy do innych sportów. Sutro Lighty, też jedne z bardziej popularnych, tutaj też nowa kolorystyka w niektórych modelach. I Sutro Lighty Sweepy, tutaj zwłaszcza na ten model warto zwrócić uwagę, to jest też tytanowy w takiej wersji pryzmatycznej i on też występuje w ogóle nietypowo, jedynie w ogóle w tych okularach, w takim tytanowym granacie. Też bardzo ładne okulary, mają duże otwory wentylacyjne. No i to są okulary też nie tylko na rower, ale również casualowe. Pojawiają nam się okulary Matthew Van Der Poela, czyli byłego mistrza świata od wczoraj, a teraz brązowego medalisty mistrzostw świata w kolarstwie ze startu wspólnego, czy takie też limitowane z transparentnymi wstawkami modele. Kolorów jest mnóstwo, jak widzicie. Ja Wam jeszcze zaraz powiem, co fajnego jest w Oakleyu. Tutaj też Wam pokażę takie dwie szuflady. To są szuflady, gdzie możecie kupić te okulary nawet do minus 50%. Wszystkie okulary, które Wam pokazujemy, mają pokrowce, ściereczki, są ładnie zapakowane w pudełka oryginalne, więc no też może być fajną formą na prezent. I tutaj bym pokazał model Encoder. Tutaj też mamy kilka nowości kolorystycznych. Taka zieleń, transparentny z pomarańczem. Zielone Moro, Giro d'Italia jest w stałej ofercie, Tour de France żółte lub czarne z kropkami, także tych modeli jest dużo. Natomiast teraz zupełna nowość 2025, to jest zupełnie nowy model, Kato. Kato, poprzedni model wyglądał w ten sposób i on nadal jest w ofercie. On był też pewien czas, zresztą do tej pory uwielbiany przez sprinterów jak Cavendish czy Philipsen. On jest w przeróżnych odsłonach kolorystycznych. Natomiast to jest zupełnie nowa wersja Kato. My na razie mamy tylko trzy modele, trzy sztuki. Poczekamy na inne kolory, będzie różna konfiguracja i co do szyby, czy to będzie prism, czy to transparent, czy fotochrom i różne opcje załóżników. I z nowych zupełnie modeli to jest ten model. Może taki ciekawszy kolor wezmę do ręki. To mamy RSLV Ruby. One są, nie wiem czy będzie widać na filmie, są bardzo szerokie, fajnie zabudowane, mają tutaj te boki, występują w przeróżnej opcji kolorystycznej. Szyby są też od prizmu, lusterka, fotochrom, więc też można w dowolny sposób je sobie wybierać. Warto je na pewno przede wszystkim przymierzyć, o jak jest w tym przymierzaniu, to pamiętajcie, że okulary rowerowe najlepiej przymierzyć z kaskiem, którego używacie na co dzień. Tutaj mamy też model, który był już w kolekcji 2024, czyli Sfera. To jest taka nowa jej odsłona z fotochromem. Natomiast ten model się nie zmienił, bardzo go kolarze chwalą, osoby, które się ścigają, on bardzo dobrze leży, nie spada z głowy. O poprzedniej generacji Kato mówiłem. Tych modeli, kolorów jest mnóstwo do wyboru, do koloru. To są tak charakterystyczne okulary, że każdy w nich wygląda kosmicznie, ale naprawdę fajnie osłaniają przed wiatrem, bardzo dobrze przed wiatrem czy przed słońcem. I to jest taki, powiem Wam, model, który raczkuje.
On w zeszłym roku się pojawił. To jest model BXTR. Dokładnie. Są nowe wersje kolorystyczne. To są okulary nie tylko też na rower, ale również do chodzenia na co dzień. I tu jest taką wersję, teraz przymierzam, z grubszym załóżnikiem. Natomiast występują też, ktoś tak mówi czasami, z drucikami. Z takimi cienkimi drutami. I tutaj też jest mnóstwo kolorów, bardzo fajne designerskie okulary, szerokie. Także co, nowe kolory, nowe dwa zupełnie modele, wyprzedaż i pamiętajcie o jednej rzeczy, bo nie każdy wie, mamy tak zwany smart shopper i co to jest? Możecie sobie wybrać i zmieniać kolory ramek, jeżeli by ta bogata oferta was, że tak powiem, nie zadowoliła. Dokładnie każdy szczegół można sobie wymienić. To samo z szybami. Można nawet sobie napisać na szybie imię, nazwisko. Tutaj nawet to małe logo można zmienić. Nie wiem, jaki taki kolor zrobię, może biały, będzie bardziej widać. Co tu jeszcze można zmienić? Logo, załóżniki, pokrowiec można sobie wybrać też tam w barwy narodowe. Generalnie pamiętajcie, można stworzyć swój wymarzony model okularów, taki jak wam się podoba, nie tylko to, co jest w stałej ofercie, żeby być nietypowym. Dodam wam jeszcze tylko, że my już czekamy na kolekcję odzieży nowej 2025, natomiast teraz nam została resztka kolekcji enduro i szosowej, plus teraz przyszły nowe czapki dla fanów Oakleya na zimę, na chłodniejsze dni, czapki z daszkami, całosezonowe, t-shirty. I co, zapraszamy na nasze stoisko, mamy naprawdę duży wybór, myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, a markę Oakley myślę, że nikomu nie trzeba rekomendować. Dziękuję.